Ma pan żal do premiera za to? Nie, nie mam żalu do premiera. Natomiast jeżeli miałem kiedykolwiek jakiekolwiek złudzenia do Donalda Tuska, że kieruje się interesem państwa polskiego, a nie wąskim, klikowym interesem swojego środowiska politycznego, to te złudzenia całkowicie rozwiały. Ta sytuacja rozwiała. Natomiast, tak jak podejrzewałem, jest to człowiek niezwykle cyniczny, niezwykle wbrew temu miłemu PR-owi, który wokół polityki siebie miłości, roztacza, tak? Polityki miłości. Jest to człowiek bezwzględny. Bezwzględny, cyniczny, kierujący się tylko i wyłącznie interesem swoim i swojego wąskiego środowiska politycznego. Interes kraju ma za nic. Panie ministrze, koniec działalności Komisji Śledczej. Umorzone śledztwo w sprawie przecieku o akcji CBA, o śledztwie CBA właściwie. Jak pan ocenia stan zainteresowania państwa aferą hazardową, może tak powiedzmy, czy zamknięcia tej sprawy? Tak, sprawa formalnie jeszcze nie jest zamknięta w tym głównym, tak, w tym głównym wątku, w którym moim zdaniem powinny być postawione zarzuty co najmniej Mirosławowi Drzewieckiemu. Tak, nie toczy się wartko, ale Mirosławowi Drzewieckiemu i Zbigniewowi Chlebowskiemu, gdzie powinny być postawione zarzuty, to jeszcze śledztwo się toczy, natomiast zamknięto wątek ujawnienia informacji operacyjnych CBA przestępcom. I tutaj śledztwo było prowadzone w sposób zadziwiający, a ja sam czytałem, bo pewne dokumenty trafiły do Komisji Śledczej i zostały upublicznione. Pismo prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie przecieku do kancelarii premiera z zapytaniem o numer telefonu premiera, jakim posługiwał się premier. I czytałem odpowiedź ministra arabskiego, szefa kancelarii, który powiedział, że w aktach osobowych premiera, które znajdują się w kadrach, nie ma numeru telefonu premiera. W związku z tym on nie może udzielić prokuraturze prowadzącej śledztwo w sprawie przecieku. Więc jak prokurator ma wykonać swoje czynności, sprawdzić, z jakiego aparatu premier mógł wykonywać rozmowy telefoniczne, z kim rozmawiał bezpośrednio po rozmowie ze mną, prawda, w sierpniu, kiedy ja go poinformowałem o aferze hazardowej. Do kogo dzwonił? Te czynności nie zostały, podstawowe czynności w tej sprawie nie zostały wykonane. A to można wyegzekwować jakoś? Czy po prostu można powiedzieć, nie dam i koniec? Moim zdaniem prokuratura nie wykazała najmniejszej determinacji. Moim zdaniem prokuratura ma instrumenty, żeby ustalić numer telefonu, jakim posługiwał się Donald Tusk i inne osoby w tej sprawie. Nie wiem, jak było z innymi osobami, nie wiem, jak wyglądało w całości to śledztwo, ale efekt jest taki, że prokuratura umorzyła je, ponieważ nie jest w stanie nikogo wskazać jako winnego przecieku do przestępców w tej sprawie. A kto mógł być winnym tego przecieku? Dla mnie jest sprawą oczywistą, że albo mamy tutaj do czynienia z daleko idącą karalną, moim zdaniem, niefrasobliwością Donalda Tuska, albo z jego złą wolą. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że Ryszard Sobiesiak, przypomnę, że jest to przestępca skazany za korupcję prawomocnym wyrokiem sądu, najbliższy, bardzo bliski przyjaciel Drzewieckiego, Chlebowskiego z Chetyny, doskonale poruszający się w świecie Platformy, uzyskał informację, że interesuje się nim CBA. Co więcej, jasno wynikało z tego, że miał tak zwany zakaz kontaktowania się przynajmniej na pewien czas z politykami, gdyż przygląda mu się CBA. No to jest oczywisty efekt mojego spotkania z premierem. Ja rozmawiałem o tym tylko z Donaldem Tuskiem, a w efekcie okazuje się, że bardzo szybko o tym, że interesuje się CBA, dowiedział się Ryszard Sobiesiak, przestępca skazany za korupcję i inni politycy Platformy Obywatelskiej. Więc albo premier był bardzo niefrasobliwy, ale to też jest karane. Niefrasobliwość jest też karana, bo to jest ujawnienie tajemnicy państwowej. Albo w sposób świadomy uprzedził swoich politycznych przyjaciół, prawda, że CBA jest na tropie nieczystych interesów, jaką prowadzą ludzie z jego najbliższego otoczenia. Najważniejsi politycy Platformy. Drzewiecki, skarbnik Platformy, Chlebowski, szef klubu parlamentarnego, szef Komisji Finansów Publicznych. To byli ludzie z samego rdzenia centrum Platformy. Postępowanie umorzone można podjąć, o ile są jeszcze jakieś inne okoliczności wskazujące na taką konieczność. Miejmy nadzieję, że jednak sprawa zostanie wyjaśniona. Panie ministrze, zmieńmy jednak temat. Przejdźmy na chwilkę do kwestii katastrofy smoleńskiej. Panie ministrze, proszę powiedzieć, jak pan sądzi, co super szpieg komunistyczny Turowski robił w Smoleńsku w dniu katastrofy? Tak, to jest wielka hańba. I moim zdaniem to, że taki człowiek w dalszym ciągu pełnił ważną funkcję w dyplomacji polskiej, niezwykle ważną, był tytularnym ambasadorem w Moskwie, że temu człowiekowi specjalnie powierzono organizowanie wizyty prezydenta RP w Moskwie, to już samo to, nie domniemując niczego więcej, powinno skutkować dymisją Radosława Sikorskiego. To jest hańba, że w MSZ-cie tak ważną funkcję, bo Sikorski musiał wiedzieć, kim jest Turowski, musiał wiedzieć, kogo tam wysyła. Przypomnijmy kilka słów na temat Turowski. Jest to
no, wyjątkowo niebezpieczny, wyjątkowo groźny agent służby bezpieczeństwa, który rozpracowywał Kościół katolicki w Polsce w czasie PRL-u, ale co więcej, on był tak bezwzględnym, tak sprytnym agentem, że został ulokowany przez bezpiekę w Watykanie. On inwigilował Ojca Świętego. On pisał donosy na najbliższe otoczenie Ojca Świętego. To są rzeczy niebywałe. I ten człowiek był również w dniu zamachu na Ojca Świętego w Rzymie, był w Watykanie, na placu Świętego Piotra. Ten człowiek w niepodległej Polsce staje się dyplomatą. On wtedy udawał jezuitę. On został wprowadzony jako oficer służby bezpieczeństwa do zakonu jezuitów i robił tam karierę, w cudzysłowie, prawda? Tak. Na tyle bezwzględnie został ustawiony tam, że trafił do Watykanu. A później w niepodległej Polsce ten człowiek staje się ambasadorem. Zostaje ambasadorem. Już nie jest oficerem bezpieki, już nie jest jezuitą, w cudzysłowie, bo nigdy nim tak naprawdę nie był. To była podła gra z Kościołem. I ten człowiek zostaje ambasadorem. Jest ambasadorem w kilku miejscach, a nagle pojawia się w Moskwie jako tytułarny ambasador. Nagle? I powierza mu się. Tuż przed... Tak, dokładnie. Tuż przed wizytą Lecha Kaczyńskiego jego zobowiązano do zorganizowania wizyty prezydenta w Smoleńsku i w Katyniu. Taką osobę. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak bezwzględny agent, który był blisko Ojca Świętego niestety, który był w Watykanie, on pracował dla Rosjan w tamtym czasie. On musiał być agentem, cała bezpieka i cały wywiad bezpieki pracował dla Związku Sowieckiego. To jest oczywiste zupełnie. Ale ten człowiek miał szczególnie bliskie relacje z racji swojego ulokowania w Watykanie. No to jest po prostu rzecz niebywała. I o tym się niby mówi, ale właściwie mówią o tym media katolickie niektóre. No powiedzmy jedna z gazet Rzeczpospolita o tym napisała artykuł, ale przecież tu powinna być burza. I to burza, która powinna dotyczyć tak naprawdę Radosława Sikorskiego. Co to znaczy? W wolnej Polsce, w MSZ-cie tak haniebna postać, tak podły agent reżimu komunistycznego i to wszystko wskazuje na to, że bezpośrednio pracujący dla Sowietów, który inwigilował Ojca Świętego, jest ambasadorem, jest Sikorski, powierza mu misję organizowania wizyty prezydenta niepodległej Polski w Smoleńsku i dochodzi do katastrofy. Jest w Watykanie, prawda, jest zamach na Ojca Świętego, tutaj jest w Smoleńsku, jest potworna katastrofa, do tej pory niewyjaśniona, prawda, no to jest rzecz niebywała, ale na pewno to, co jest oczywiste zupełnie, że konsekwencje polityczne tego powinien ponieść minister spraw zagranicznych. No właśnie, panie ministrze, Turowski, to też jest informacja medialna, Turowski w czasie katastrofy bardzo interesował się materiałami dziennikarskimi, które były przygotowywane właśnie w tamtym czasie. No, mówi się nawet, że próbował zabierać pewne dokumenty. To też rodzi podstawowe pytanie, czym kierował się Radosław Sikorski i jaką odpowiedzialność powinien ponieść za to, że Turowski właśnie znalazł się w tamtym czasie. Jakimi motywami kierował się szef MSZ-u? Zapewne kierował się tutaj, zakładam, że zapewne kierował się tym, że jest to człowiek, który ma świetne kontakty z Rosjanami. Mhm. Ale na czym te kontakty mają polegać? Przecież to był agent. To były kontakty agenturalne. Jakim prawem takiego człowieka w ogóle dopuszczono do MSZ-u i moim zdaniem Sikorski powinien ponieść daleko idące konsekwencje polityczne. To jest po prostu hańba. To jest hańba dla polskiej dyplomacji i dla tego rządu, że takich ludzi w dalszym ciągu tolerowano w dyplomacji, którzy nie wiadomo dla kogo pracują, którzy nie wiadomo kto jest im bliższy, prawda? Czy Rosjanie, czy Polacy. To jest niebywałe. I to jeszcze symbolicznie. Człowiek, który inwigilował Ojca Świętego. No to jest po prostu rzecz niewyobrażalna i konsekwencje polityczne powinny dotknąć Sikorskiego. Panie ministrze, dziękuję za przybycie. Czas jest nieubłagany. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, naszym gościem był minister Mariusz Kamiński, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziękuję za przybycie. Dziękuję. Szczęść Boże. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia. Godzina 21:40, jak zwykle jutro.